Konon na pierwszym planie, zagrywka Wiedźmina i wojna konsolowa. Hobbit spotyka Smauga, a Lego robi filmowe klocki. Ja jestem Iwelios. A ja Pepcach. I oglądacie 41 odcinek Raportu o Wieży Świata. Ostatni w tym sezonie. To co? Zaczynamy! Pierwsze zdjęcia do polskiego filmu fanowskiego o Konanie już za nami. O projekcie mówiliśmy Wam już w 28 odcinku. Zobacz tutaj. Realizacja kolejnych ujęć planowana jest na lipiec, ale powiedzmy o tym, co już zostało zrobione. Szczęśliwie mieliśmy możliwość zobaczenia surówek. Iwelios lubi jej surówki. Tylko patrzę, bo są zbyt zdrowe i no sorry, nie moja wina, że nie mają mięsa. A wracając, mamy oczywiście na myśli ujęcia bez postprodukcji, które już teraz naprawdę prezentują świetny, światowy poziom. Widać, że operator kamery zna się na rzeczy. Czuję bluza. Zresztą nie tylko operator odwala świetną robotę, bo także charakteryzacja, jak i kostiumy prezentują się świetnie. Co możecie zresztą zobaczyć na udostępnionych nam materiałach z backstage'u. To, czego nie jesteśmy w stanie ocenić, to gra aktorska, bo nie była ona zaprezentowana w dostępnych materiałach. Śledźcie projekt na Facebooku, adres poniżej, a my będziemy Was nadal informować o postępach prac nad naszą polską superprodukcją fantasy. Dark fantasy. Dark. Będziemy dzisiaj sporo mówili o targach E3, zacznijmy od prezentacji gameplayu ostatniego, jak zapowiadają twórcy Wiedźmina 3 Dziki Gon. To co pierwsze rzuca się w oczy to świetna grafika. Tu zaznaczmy, że nie mamy do czynienia ze zwykłym trailerem, a faktycznie gameplayem. Trzeba wziąć jednak poprawkę na fakt, że montaż i YouTube dodatkowo obniżają jakość filmu, a więc krótkie wow. Ale przyznajmy, mogli wrzucić materiał na przykład na Vimeo, żeby jakość była mimo wszystko lepsza. Wiadomo, że świat Wiedźmina będzie 35 razy większy, a efekt będzie ten osiągnięty dzięki otwartemu światowi. Będę miał komputer, będę grał w grę. No, chyba, że kupisz sobie Xbox One. A propos. Największa atrakcja E3 to walka samobójcza między Xbox One a PlayStation 4. Sony wygrało walkowerem. KO. Rywal dosłownie sam się znokautował. Sieć zawrzała po informacjach dotyczących rewolucji, jaką Microsoft gotuje wraz ze swoją nową konsolą. Nie pepcoku, nie konsolą, a multimedialnym multinarzędziem dla single rodziny z multiznajomymi. Microsoft podjął się następujących kroków samookaleczenia. Chcesz grać? Musisz mieć internet przynajmniej raz na 24 godziny. Chcesz poglądać TV? Tylko w USA, bo tylko tam mają odpowiednią technologię, która obsłużą innowacje Microsoftu. A jeżeli chcesz pograć offline, to cóż, kup sobie Xbox 360. Autentyczna wypowiedź szefa firmy działu gier potwierdzona dwukrotnie. No cóż, jeżeli chcesz porzucić grę znajomemu, to nie możesz. Produkty zakupione na Xbox One zostają przypisane do Twojego konta i nie możesz ich odsprzedać ani wypożyczyć. Ale nawet my pokażemy, że potrafimy od czasu do czasu wyjść od komputera, socjalizować się bez Facebooka z innymi nerdami. Dla kontrastu zobaczcie, jak wygląda wypożyczanie gier u konkurencji. This is how you share your games on PS4. Thanks. W efekcie Sony nie musi mieć dużej, przemyślanej strategii marketingowej, po prostu zróbmy to inaczej niż Microsoft. Zróbmy to po staremu. Nie zmieniajmy nic. Ogromna fala krytyki w kierunku firmy z Redmond spowodowała, że twórcy konsoli wycofali się ze swoich pomysłów. Retreat! Rakiem. Retreat! Abandon the ship! Abandon the ship! Xbox One is down! Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia. Zrozumiałem, Xbox One, wysyłamy Wam oddział PR-u. Tak, na pewno by im się przydał. W środę pojawił się update, w którym przyznali oni, że gry kupione na płytach będzie można jednak odsprzedawać, a nawet wypożyczać. A korzystanie z Xbox One nie będzie wymagało połączenia z siecią. Ale gry zakupione online nadal będą trwale przypisane do naszego konta. Jednak nie jest tak różowo. Premiera konsoli ma mieć miejsce dopiero po nowym roku. A PlayStation w grudniu przed świętami. Premiera ominie także oczywiście Polskę. Nawet jak sprowadzisz konsolę z zagranicy, to i tak za cholerę nie zagrasz. Druga kwestia to cena. PlayStation 4 ma kosztować 400 euro, a Xbox o 100 eurosów więcej. Co prawda, w cenie dostajemy Kinecta, ale dla wielu może to być cena za promo. 400 wy tak naprawdę piechotą nie chodzą. A ty? Napisz, na którą konsolę czekasz, co myślisz o cenach. Tu, poniżej, tam przewincie w dół trochę stronę. O właśnie, tam są komentarze, piszcie. Zobaczymy, co będzie dalej. Ostatni miesiąc przyniósł nam spore emocji, a do końca roku jeszcze kawałek. Jak na razie za radą szefa Microsoftu pozostaje wierny mojej 360. Nigdy nie zgadniesz, Pepcoku, co robiłem przez ostatnie 2 tygodnie. Chorowałeś. Ale nie bez powodu. Oto w sieci pojawił się nowy trailer do filmu Hobbit Pustkowie Smauga. To dlatego widziałem u Ciebie wczoraj pół kosza chusteczek obok monitora. I see what you did here. Odkąd dostałem chusteczki w kinie przed seansem Asterixa i Obelixa, wciąż nie rozumiem ich fenomenu. What the... Asterix i Obelix? Fuj. No co, i w Defix był spoko. Co kto woli? Dla mnie spoko to był trailer.
Przede wszystkim krasnoludy są coraz bliżej Samotnej Góry, a nawet do niej docierają. Do fabuły dochodzą elfowie z Mrocznej Puszczy. Boski Legolas i anielska Tauriel. Która notabene nie była bohaterką książkową. Co fajne, Orlando Brum... Mam cię! Orlando Brum... Czyli Tauriel nie była bohaterką książkową, a Orlando Brum... Orlando Bloom gra podwójną rolę. No i widać to już na trailerze. Myślę, że powinniśmy tutaj to odegrać. Czekaj, ja rozpuszczę włosy. Chwila. This is not our fight. This is our fight. Tak, Pepcok, z ciebie byłaby świetna Tauriel, naprawdę. Właśnie dlatego Legolas przebiera się za barda i potajemnie pojawia się w mieście na jeziorze. Przecież to jest oczywiste. Pierwszy lepszy bard zapizdziałej wioski nie trafi przecież latającego smoka prosto w serce. Proponuję starcie tytanów. Który aktor zgarnie więcej psychowanek? Orlando Bloom czy Luke Evans? Luke, I am your archer. Głosujcie w komentarzach poniżej. W dodatku Bilbo usiadł na czubku drzewa i wydaje się, że czegoś się nawdychał, bo widzi niebieskie modele i bardzo go to jara. I see what they did here. Ale dość zlewania. Trailer jest na pewno niedopracowany. Wiele scen potrzebuje jeszcze pracy w postprodukcji. Pokazali nawet łeb smoka i nie powala. Ale wiesz, on powinien być taki straszny i jest. O to właśnie chodzi. Mnie natomiast rozwaliła muzyka, która w końcu odbiega od klimatu Władcy Pierścieni. Howard Shore wreszcie zrobił coś nowego. Będziemy czekać z niecierpliwością na kolejne materiały. Opowiem ci dowcip. Dwie blondynki bawią się klockami, przychodzi trzecia i wpuszcza wodę. Po ogromnym sukcesie gier pod szyldu Lego, duńska firma postanowiła pójść dalej i osiągnąć nowy poziom budowy swojego prostopadłościanowego, plastikowego imperium i stworzyć film. Co można zauważyć? Produkcja filmowa będzie zbudowana z tego samego humoru, który przyświeca grom. Osobiście kibicuję Batmanowi w czerni lub głęboko ciemno-szarym. Batman? Awesome! Could you make one of these in orange? I only work in black. And sometimes very, very dark gray. Mnie osobiście trailer nie powalił, jak inne produkcje tego roku, ale na pewno film przyciągnie do kin młodszych odbiorców. Po prostu wolę bawić się własnymi klockami niż oglądać je na ekranie. Warto dodać, że głosy użyczą m.in. Morgan Freeman i Liam Neeson. Także szykuje się mocna obsada aktorska. Film ma pojawić się w 2014 roku, oczywiście w 3D. Hejtujemy! Prawda? Ja to lubię. Hejtujemy, hejtujemy. Lubię to. Ja to lubię. Zaczyna się sezon na letnie konwentowanie. Oto co czekacie w najbliższych dwóch tygodniach. Najbliższy jest HardCon. Impreza rozpoczyna się 28 czerwca i będzie to 9 dni ostrego larpowania pod Lipnicą, około 100 km od Trójmiasta. 3 lipca startują dwa 5-dniowe konwenty terenowe, Fort i Ziemie Jałowe. Fort w klimatach fantasy odbędzie się w Krzyżowicach na Śląsku. Oprócz trzech larpów czekają na ciebie prelekcje, konkursy i Games Room. A jeżeli wolisz klimaty post-apo, to koniecznie wybierz się na Ziemię Jałowe w Zgorzelcu, gdzie na terenie starej kopalni będziesz walczył o przetrwanie z innymi graczami. Idą wakacje i kończy nam się kolejny sezon raportu o Wieży Świata, ale nasze facjaty nadal będą na Twoim ekranie. Na kanale będziemy się teraz pojawiali częściej. Ostatnio w naszym programie zapanowała nowa moda, żeby mówić krótko i na temat, ale wiemy, że Ty i Ty chcielibyście więcej naszego komentarza. Dlatego oprócz programów ze stałej ramówki zobaczycie nas teraz nieregularnie w cyklu vlogowym Bez Planu. Bez planu studyjnego, bez planu o tym, o czym mamy mówić. Dostaniesz najnowsze informacje ze świata geeków, wyczerpujące komentarze twórców raportu i no, zobaczymy co jeszcze. Już niedługo spodziewaj się pierwszego materiału, żeby nie przegapić tej wielkopomnej chwili. Już teraz subskrybuj raport o Bierze Świata o tu, nad naszymi głowami. Tam na górze. A jeżeli masz coś do powiedzenia nam lub naszym widzom, to koniecznie pisz na Twitterze lub Facebooku z hashtagiem ROTV. Na pewno to polubimy. Nie czekaj, już teraz udostępnij ten odcinek. Razem z hashtagiem. Pamiętaj też, żeby nie pozostawać obojętnym. Lajkuj albo hejtuj. Zostaw komentarz poniżej. W raporcie widzimy się po wakacjach. Albo niespodziewanie wcześniej. A no tak, do zobaczenia. Cześć!